Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym wideo. Dzisiaj w związku z pojawieniem się wczoraj prośby u nas na grupie, że wiele osób patrzy na te kryptowaluty, patrzy na wyniki innych osób, ale za bardzo nie wie jak zacząć, od czego rozpocząć, postanowiłem nagrać dla Was krótki film, gdzie opowiem trochę o giełdzie Binance oraz pokażę Wam jak założyć pierwsze konto, jak to konto zabezpieczyć, jak przesłać środki i jak się w ogóle posługiwać kontem na tej giełdzie. Zanim przejdę do filmu, jedna istotna rzecz. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, to tutaj pokazujemy trading od kuchni, więc jeżeli ten temat Ciebie interesuje, chciałbyś zobaczyć, jak wygląda trading w praktyce, chcesz powiększać swoją wiedzę, to pomyśl o tym, żeby zasubskrybować nasz kanał oraz żeby zostawić dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Ci zostawiać powiadomienia, gdy coś publikujemy. Oczywiście łapka w górę i jedziemy z tematem. Zacznę w ogóle od tego, dlaczego Binance. Otóż jest to największa i najbardziej rozpoznawalna giełda kryptowalutowa, przy czym jeżeli chodzi o jakość usług, jest naprawdę świetna. Mamy tutaj obroty na różnych coinach, które są liczone w miliardach dolarów, czyli mamy wysoką płynność, mamy niskie prowizje, mnogość tych par kryptowalutowych, fajny interfejs, no i duże zaufanie w społeczności. Więc jeżeli ktoś w ogóle kiedykolwiek pomyśli o handlu na kryptowalutach, już nawet nie o futuresach na kryptowalutach, no to prędzej czy później po prostu musi się zetknąć z tą giełdą. Zaczynamy od rejestracji. Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojego linka polecającego, dzięki któremu otrzymasz zwrot prowizji w wysokości 10%, to znajdziesz go na dole w opisie tego filmu. Klikając w link, powinieneś się znaleźć na takiej stronce. I tutaj naprawdę nie ma ciemnej magii, bo na pewno każdy z Was taki proces przychodził już dziesiątki razy. Jeżeli chcielibyście sobie zmienić język na język polski, w prawym górnym rogu mamy taką możliwość. Klikniemy sobie English, znajdziemy język polski, klikamy i mamy stronę w naszym języku. I ja tutaj wpiszę jakiś byle jaki adres mailowy, tak żeby przejść z Wami ten proces od początku do końca, ale naprawdę tutaj nie ma jakiejś większej magii. Wpisujemy teraz hasło. To hasło musi być bezpieczne, które musi się składać z wielkiej litery, małej litery oraz z jakiejś cyferki. No i klikamy utwórz konto. Weryfikacja bezpieczeństwa. Tutaj musimy złapać za ten puzzle i przesunąć go dokładnie tam, gdzie on pasuje. Także klikamy, przytrzymujemy myszą, kładziemy go tam, gdzie on pasuje i zatwierdzamy. Tutaj weryfikacja i dostaliśmy na nasz adres mailowy taki e-mail, gdzie musimy potwierdzić nowo utworzone konto. Ja teraz udam się na mój adres mailowy. Widzimy tutaj e-mail od Binance, klikamy go i tutaj mamy kod weryfikacyjny. Musimy go skopiować, cofnąć do naszego Binance, wkleić i moje nowe konto zostało aktywowane. Jednak aby kupować kryptowaluty i cieszyć się pełną funkcjonalnością giełdy Binance, musimy ukończyć przede wszystkim proces KYC oraz uruchomić uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli uruchomić taką autoryzację podczas logowania, która polega na tym, że oprócz podawania hasła do naszego konta, będziemy musieli podawać jakieś kody, czy to z jakiejś aplikacji, czy to z kody SMS. Ja używam aplikacji Google Authenticator i każdemu to polecam, bo naprawdę fajnie się to sprawdza. Jeżeli chodzi o proces KYC, no to musimy tutaj przejść proces weryfikacji naszej tożsamości, ale do tego też dojdziemy. Zmieniamy sobie język, wybieramy język polski, przechodzimy dalej do panelu głównego i tutaj będziemy od razu atakowani przez pop-up, czyli zabezpieczenie konta w zgodzie z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem. Czyli to jest taka dodatkowa warstwa bezpieczeństwa, bo wiadomo, że świat krypto jest bardzo niebezpieczny z racji hackingu, bo możemy się pewnego dnia obudzić po prostu z czystym kontem. I tak, możemy sobie uruchomić autoryzację SMS-ową, czyli weryfikację telefoniczną, albo przez kody generowane w jakiejś aplikacji, na przykład Google Authenticator. Ja polecam to drugą metodę, bo jest bezpieczniejsza, ale jeżeli dla kogoś będzie to duży problem z instalacją jakiejś drugiej aplikacji na telefon, SMS-y też będą jakąś formą zabezpieczenia. Jeżeli chcemy sobie ustawić uwierzytelnianie SMS, to przechodzimy tutaj w tym kroku poprzez aktywację autoryzacji SMS, wybieramy swój numer kierunkowy, wpisujemy swój numer telefonu, klikamy wyślij kod, na nasz telefon przyjdzie kod SMS, wklepujemy go tutaj, tutaj klikamy wyślij kod na naszego maila, po tym jak wpiszemy dwa kody, klikamy wyślij
i powinniśmy tutaj uzyskać włączoną już autoryzację SMS. Jeżeli chcielibyśmy korzystać z aplikacji do generowania jednorazowych kodów, to tutaj klikamy weryfikacja Google i mamy włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie. I teraz tak, potrzebna będzie nam do tego aplikacja, więc musimy ją ściągnąć na nasz telefon. Google Authenticator, ja jeszcze raz przypomnę tą nazwę i potem jak już zainstalujemy ją na telefonie, to tutaj w drugim kroku będziemy mieć kod QR, czyli musimy ten kod sobie zeskanować za pomocą naszej aplikacji, gdzie w aplikacji wybierzecie sobie opcję skan QR kod i tam się włączy wam aparat w telefonie i skanujecie ten kod QR z waszego ekranu komputera i te dwa konta nam się już połączą ze sobą. I teraz tak, ważne, żeby sobie zapisać ten klucz, który tutaj macie na jakimś zewnętrznym nośniku, bo w przypadku utraty takiego telefonu, gdzie mamy tą aplikację do uwierzytelniania, będziemy mieć bardzo duży problem z dojściem do zalogowania się na to konto. Także musimy mieć taki kod zapasowy służący do odzyskania kontroli nad tą dwuetapową konfiguracją, bo możemy taki telefon zgubić albo ktoś go ukradnie, może nam się zepsuć, gdzie po prostu mamy taką aplikację zainstalowaną i możemy mieć bardzo, bardzo duży problem, tak? I klikamy dalej, wpisujemy ten kod weryfikacyjny z aplikacji, kod weryfikacyjny wysyłamy na maila, wpisujemy te dwa kody, wysyłamy i mamy tą autoryzację włączone i tutaj musimy wiedzieć, że te kody są generowane raz na kilkanaście sekund, więc musimy w miarę szybko wpisywać te kody. Następnym krokiem jest proces weryfikacji naszej tożsamości i tutaj musimy kliknąć w zakładkę bezpieczeństwo, następnie zweryfikuj bądź weryfikacja tożsamości, klikamy tutaj zweryfikuj, jeszcze raz dane osobowe zweryfikuj, no i klikamy tutaj start. Mamy kraj, region zamieszkania, Polska, jedziemy dalej, start i tutaj tak, podajmy swoje dane osobowe, tylko ważne jest to, żeby one były zgodne z dokumentami, czyli z dowodem osobistym. Jeżeli już wszystko uzupełnimy, klikamy prześlij i kontynuuj. I następnym krokiem jest weryfikacja tożsamości za pomocą dokumentu. Musimy wybrać jakiś dokument, którym będziemy się weryfikować. Możemy wybrać albo dowód tożsamości, paszport, prawo jazdy, czyli standard. Ja wybieram dowód tożsamości, klikam kontynuuj i mam zaawansowaną weryfikację. Na czym polega ta zaawansowana weryfikacja? Tutaj musimy przesłać po prostu zdjęcia naszego dowodu, czy tam paszportu, czy prawa jazdy z obu stron. Klikamy prześlij zdjęcie i wybieramy sobie coś z naszego komputera. Ja w tym przypadku po prostu wezmę sobie jakieś dwa dowolne zdjęcia, klikam kontynuuj i następny krok jest czymś nowym dla osób, które miały styczność tylko z brokerami CFD. Po wgraniu dokumentów system poprosi nas o zrobienie swojego zdjęcia, czyli musimy sobie strzelić selfie, aby potwierdzić naszą tożsamość, czy rzeczywiście osoba na dowodzie siedzi teraz przed komputerem i zakłada konto. No najlepiej jest sobie wziąć znowu telefon, strzelić sobie zdjęcie z przodu, tutaj mamy, jak najedziemy na przykład, jak to zdjęcie ma wyglądać. Ma być widoczna nasza twarz w pełni, ok? Czyli znowu strzelamy sobie selfie telefonem, robimy zdjęcie samej twarzy, wysyłamy tutaj za pomocą prześlij zdjęcie, już wybieramy z komputera, musimy przesłać sobie z telefonu na komputer i klikamy dalej kontynuuj i będziemy już tylko czekać na zweryfikowanie naszych dokumentów przez Binance. No dobra, czyli mamy już skonfigurowane konto, przeszliśmy weryfikację, mamy włączone dwuskładnikowe uwierzytelnianie. Czas na zakup naszych krypto, czyli musimy zrobić tutaj przelew. I ten przelew możemy zrobić albo w kryptowalutach, czyli przelać krypto z innego portfela na portfel Binance, albo wpłacić fiaty, czyli normalną walutę ze swojego konta lub z karty. Nie polecam wpłacać kasy za pomocą kart debetowych czy kredytowych ze względu na koszmarną prowizję, która jest pobierana przy wpłatach, bo prowizja od karty to jest 1,8% wartości przelewu, więc ten typ zupełnie odpada.
Najlepszą opcją wpłaty jest przelew SEPA w euro. Żeby do tego się w ogóle dokopać, musimy sobie zmienić naszą walutę, którą się posługujemy. Tutaj zmieniamy PLN na euro i dopiero jak odblokujemy euro, to tutaj zobaczymy depozyt bankowy, wpłać euro za pomocą SEPA. I zobaczcie to, o czym mówiłem. Jeżeli wpłacamy kartą, to mamy doliczoną prowizję. Jeżeli weźmiemy sobie przelew bankowy w SEPA, to mamy prowizję 0. I dlaczego najlepszą opcją wpłaty jest przelew SEPA w euro? Dlatego, że przelewy te nie tylko są darmowe, ale również mega szybkie w księgowaniu, bo rozliczane są kilka razy w ciągu dnia. I w przypadku Binance to oni się chwalą, że te przelewy są księgowane nawet w przeciągu kilku minut. I owszem, samemu mi się księgowało to w ciągu dosłownie 2-3-4 minut. No raz tam trochę przegięli, bo zaksięgowali mi wpłatę w ciągu tam chyba 3 godzin, ale to i tak jest mega, mega szybko. Jeżeli dla kogoś problemem jest waluta, bo tutaj trzeba robić te przelewy w euro, a nie każdy posiada konto walutowe w banku, to rozwiązaniem bardzo tanim jest Revolut. Czyli możemy podpiąć sobie pod Revoluta naszą kartę do konta bankowego. Możemy tam przelać złotówki, przewalutować w aplikacji na euro i wysłać przelew SEPA już z Revoluta w euro. Oczywiście najpierw trzeba mieć tego Revoluta, czyli trzeba sobie zainstalować tą aplikację na telefonie, ale jest to bardzo dobre i bardzo tanie rozwiązanie. Możemy sobie tutaj po prawej stronie wprowadzić kwotę, jaką chcemy dosilić, na przykład 500 euro. Klikamy kontynuuj. Tak, widzimy, że to tylko akceptujemy wpłaty z konta bankowego z Twoim własnym imieniem, nazwiskiem. Odbiorcą musi być Binance, potwierdzamy i tutaj mamy kod, który musimy wpisać jako nazwę przelewu. Jeżeli będziemy dokonywać tego przelewu SEPA, to wpisujemy w tytuł przelewu właśnie ten kod. Tylko te 4 cyferki. Tutaj mamy IBAN, czyli to jest nasz numer konta bankowego, na który dokonujemy wpłaty. No dobra, powiedzmy, że przelew nam się zaksięgował, więc mamy już euro na naszym koncie. Mamy już czym handlować. Czy to wystarczy do tego, żeby już móc korzystać z Binance? Przechodząc na portfel, przegląd portfela, będziemy widzieć całe nasze saldo rachunku, tak? Czyli czego i ile mamy. W zakładce główne konto tutaj będziemy widzieć ikonkę wskazującą na to, że posiadamy euro i ile tego euro mamy. Owszem, moglibyśmy już to euro zacząć przeznaczać na kryptowaluty. Moglibyśmy sobie pójść na rynek spot na przykład, albo moglibyśmy przekonwertować sobie nasze euro na jakieś bitcoiny czy na dogi. Jednak my w naszym handlu nie chcemy pakować się bezpośrednio w coiny przez kupno na rynku spot. Czyli my nie chcemy być posiadaczem kryptowalut, tak? Bo mając euro, moglibyśmy wybrać sobie kryptowalutę, na przykład pójść na wykres bitcoina do euro i sobie to euro zamienić na rynku na bitcoiny, tak? I być posiadaczem fizycznym tych kryptowalut. U nas w handlu głównie skupiamy się na aktywnym tradingu w oparciu o dźwignię. Dlatego będziemy handlować kontraktami futures na krypto. A te kontrakty futures są zazwyczaj notowane w stosunku do Tethera. Tether to jest tak zwany stablecoin, który jest powiązany z kursem dolara amerykańskiego w stosunku 1:1. I jaki z tego wniosek? Taki, że musimy mieć te stablecoiny, żeby móc handlować tymi kontraktami, które się na tych coinach opierają. Czyli musimy nasze euro wymienić na Tethery. I teraz przejdziemy taką symulację, jak to zrobić. Tethery to kryptowaluty, w które musimy się fizycznie zaopatrzyć, więc żeby to zrobić, musimy przejść na górze do zakładki handluj i wybrać klasyczny wygląd giełdy. No i co tutaj widzimy? To jest klasyczna giełda kryptowalut Binance, czyli rynek spot, gdzie transakcje są rozliczane real time, więc klikając na dole kup bądź sprzedaż, będziemy aktywnie uczestniczyć w transakcjach, które mają tutaj miejsce i te transakcje będą od razu wysyłane na rynek. Ja nie będę tutaj omawiał wszystkich funkcjonalności tego, co tutaj widzicie, bo skupię się na zadaniu, bo przyszliśmy tutaj w określonym celu. Chcemy zamienić nasze euro na Tether. W tym celu po prawej stronie w okienku szukaj wpiszemy sobie EUR USDT, czyli mamy parę euro do Tethera i tutaj musimy w nią sobie kliknąć. Otworzy nam się wykres historyczny, w jaki sposób to wygląda. Zmienimy sobie interwał na interwał 15-minutowy i widzimy cenę 1,2022, czyli 1 euro jest warte 1,2022 Tethera, czyli mniej więcej tyle samo, co obecny dzisiejszy kurs euro do dolara amerykańskiego. I teraz tak,
W okienku poniżej mamy okienko handlu. I tutaj nas interesuje portfel spot, nie cross margin razy 3, nie izolowany razy 3, bo nie chcemy nic pożyczać, chcemy zaopatrzyć się fizycznie w kryptowalutę Tether. I poniżej mamy również rodzaj zleceń. Mamy zlecenia z limitem ceny, mamy zlecenia typu market oraz zlecenia typu stop limit. I my, jako że chcemy zamienić nasze euro tu i teraz na tetery, klikamy sobie market, co oznacza, że transakcja będzie od razu wykonana po naciśnięciu przycisku kup bądź sprzedaż i po naciśnięciu tego przycisku będziemy realizować swoje zlecenia po najlepszej możliwej ofercie, która stoi aktualnie w karnecie. Karnet widzicie po lewej stronie i zobaczcie, że najlepsza oferta sprzedaży to jest 1.20.21, najlepsza oferta kupna 1.20.20. Czyli jeżeli my chcemy sprzedać nasze euro, my musimy uderzyć w najlepszą ofertę kupna. Czyli jeżeli będziemy sprzedawać euro, to będziemy sprzedawać po 1.20.20. I teraz tak, wybieramy sobie ilość, którą chcemy sprzedać. Jeżeli sprzedajemy euro za tetery, to tutaj wybieramy sobie ilość, mamy suwak, możemy sobie przejechać tym suwakiem na sam koniec, czyli sprzedamy tyle, ile mamy euro i klikamy sobie sprzedaj euro. Mamy komunikat, że wszystko się powiodło i w taki sposób już mamy tetery na naszym rachunku. I ostatnim już krokiem, który omówimy sobie w tym filmie, jest transfer teterów na konto Futures, z którego będziemy już handlować kontraktami na kryptowaluty. Jest to oddzielne konto, które ma oddzielne saldo rachunku i będziemy wykonywać transfery z konta spot, czyli tego, gdzie mamy obecnie tetery, na konto Futures i z powrotem z konta Futures na konto spot, aby wymienić z powrotem tetery na euro, które będziemy z powrotem transferować na nasze konta bankowe. I w tym celu udajemy się do portfela naszego, czyli klikamy przegląd portfela i tutaj klikamy transfer w prawym górnym rogu. Wybieramy tutaj z konta Fiat i Spot do konta USDM Futures. Wybieramy monetę, która nas interesuje. Tutaj wybieramy Tether. Wybieramy ile chcemy przelać. Ja tutaj użyję maksymalną kwotę, którą mam na rachunku i klikamy potwierdź. Mamy komunikat transfer zakończony sukcesem. I to jest tyle, jeżeli chodzi o ten film, przygotowanie do tradingu na kontraktach na kryptowaluty. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny dla Was i zapraszam już teraz do kolejnego filmu, na którym szczegółowo poruszymy sobie temat dźwigni i kontraktów futures na Binance. Dzięki za obejrzenie do końca, pozdrawiam, cześć.